spotykamy tym razem po wielu, wielu latach indywidualnie. Pokazuje to, co udało mi się namalować przez ostatni rok. Chociaż nazywam tą wystawę wystawą jubileuszową, z tego względu, że jest jakby taka okazja, bo to 35. rocznica mojej pierwszej wystawy, czyli mówię, że jest to 35-lecie twórczości artystycznej na terenie Konina. Wiele lat miałam taką przerwę od moich ulubionych kiedyś farb olejnych. Z różnych powodów, nie będę teraz o tym mówiła, ale musiałam od tego odejść. Malowałam pastele, zmieniłam też tematykę, bo przez te wiele lat od ostatniej wystawy, o której mówię, malowałam pejzaże. Pracę twórczą w Koninie zaczynałam od malowania kobiet. To taka tematyka, myślę, że ponadczasowa i czułam się w tym dobrze. Na pewno były to zupełnie inne obrazy. Jeden z nich zachowany, lekko, bardzo niewiele zmieniony, wisi tutaj wśród tych nowych. Natomiast wszystkie te, które są poza tym jednym, są w ciągu ostatniego roku namalowane. Chciałabym, żeby każdy odbierał każdy z tych obrazów po swojemu, żeby pisał sobie tam własną czy historię, czy domyślał się na swój własny sposób. Nie chcę mówić dlaczego, powiem tylko, że niebo to jest taki temat ponadczasowy, tak jak kobieta. I to zestawienie tak jakoś mi się dopasowało. Myślę, że pozytywnie.